Już w tych najbliższych godzinach nad Polską nastąpi przebudowa pola barycznego i wyż, który dzisiaj zapewnił nam sporo słonecznych chwil, osłabnie. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy. Wyż osłabnia, w jego miejsce rozbuduje się bardzo rozległy układ niskiego ciśnienia. Towarzyszący mu front atmosferyczny dzisiejszej nocy da o sobie znać głównie w północnej Polsce. Przyniesie on dużą porcję dość niskich chmur, opady od deszczu po deszcz ze śniegiem, a także silny, chwilami porywisty wiatr. Natomiast im dalej na południe Polski, tym jak widzimy zdecydowanie więcej pogodnego nieba. O poranku termometry wskażą od minus 9 stopni w Zakopanem przez minus 2 w centrum i to maksymalnie plus 1 stopnia w Gdańsku czy też Szczecinie. Jutro, drodzy Państwo, nad Polską będzie wędrował kolejny front atmosferyczny, a to oznacza bardzo dynamiczną pogodę. I tak też we wszystkich regionach zachmurzenie będzie całkowite i pojawią się opady. Głównie będą to opady deszczu, chociaż synoptycy nie wykluczają również lokalnych opadów deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy już nieco wyższe wartości, bo do kraju popłynie ciepłe powietrze pochodzenia atlantyckiego. Od 4 stopni w Lublinie, w Rzeszowie, przez 6 w Warszawie, w Łodzi i to nawet 10-11 na północy i zachodzie. Wiatr nadal będzie silny w porywach do 80, a nad samym morzem i w górach nawet do 110 km na godzinę. Co w regionie? Otóż dzisiejszy wieczór, drodzy Państwo, będzie jeszcze całkiem pogodny, ale już w nocy frontowych chmur zacznie przybywać i pojawią się przelotne opady deszczu, lokalnie również deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od minus 1 stopnia do zera, a wiatr będzie silny w porywach do 80 km na godzinę. Kierowcy uważajcie, bo warunki na drogach z pewnością będą utrudnione. Jutro zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części dnia nad regionem przeważać będzie gruba warstwa chmur, no i pod ręką warto mieć parasol. Termometry w najcieplejszym momencie wskażą od 7 stopni w Brodnicy do 8-9 na pozostałym obszarze, jednak uczucie chłodu będzie potęgował silny, momentami porywisty wiatr. To, drodzy Państwo, będzie już ostatni tak ciepły dzień, bo od piątku ponownie do kraju zacznie napływać zimne, polarnomorskie powietrze. Na teraz to już wszystkie informacje. Dziękuję za wspólny czas i życzę spokojnego wieczoru.